To teraz ty. Nie jest źle. Nie jest źle, ale... Kiedy by ci wypadały te zawody normalnie, panie? W październiku. Mógłbym wyskoczyć, ale bym za mała masa. No. I ten triceps, nie? Ale forma jest. Nie? Dobra, to na razie położę. Na bok. Ja pokażę, jak to się nie wygląda. Żeby rozwiatkę zrobię na 20. Ja chyba to robiłem, tak? O? No, to z góry bardzo. A kto ma mikrofon? To jest zajebiste, czy to jest na góry bardzo. Czyli na takim nie angażujesz barków? Co? Nie angażujesz barków? Tu 75% gdzieś, nie? No. To jest bardzo duży skos, ale jak się niedobrze zrobi, w ogóle nie chcesz barków, w ogóle nie chcesz zepsuć, coś tylko i włosy góry tak. No w sumie tak. Tak jakbyś wyciskanie robił. Tak. Czyli to ruch tak jakby taki rozpiętkowy bardziej, tak, bym powiedział. Tak, tak, to jest taki ruch. Pół jak rozpiętka, nie wyciska, nie, tylko taki bardziej rozpiętkowy, nie? Dobra, zobaczymy. No, zostaw. Kiedyś takie ćwiczenie się robiło w staniu. Jak nie mieliśmy skośnych ławek, to w staniu i się tak człowiek przechylał i jechał. Ale po tym naprawdę górę klatki, bardzo fajnie. Czekaj, ja zobaczę. Tak. Chodź, Harry. Nie wiem, czy ja tak zrobię. Bo ty się zatarłeś, ale... A cię boli triceps, nie? Triceps mi upada, nie zrobię. Dobrze. No ale bez nagrywek, tak? Robimy bez nagrywek, no. Patrz, no. Nie mogę. Nie mogę. No to nie ma co, bo... Nie mogę, bo triceps... Trzymam tu, a? I tu już mi upada. No kurwa. Ciężko się. Nie, ja to robię, bo to jest dla mnie na zepsucie. To może mniejszym ciężarem? Jakimś... Nie. Boli po prostu. Nie utrzymam handlu. No. Od razu mam ten ruch i upada mi. No to ci coś tam. Mega pracuje. Czyli ja ciekawe ćwiczenie, warto wypróbować, jak ktoś nie robił nigdy. No, na górę klatki, jedno do tych na górę klatki. Mi naprawdę mam. Weź mikrofon, bo nic. No właśnie, zapomniałem. Mówię, że na rozbudowanie góry klatki jedno z lepszych ćwiczeń, jakie znam. Naprawdę. Ja niestety nie jestem w stanie tego wykonać, bo triceps za nie mógł i coś innego sobie wykombinuję teraz. Nie wiem, myśl co. To na linkach może sobie zrób. Piętki sobie zrobię. Na linkach albo na tym. Bo ja będę robił, ja robię tutaj dwie serie i później zrobię rozpiętki. Ja sobie zwykłe zrobię. No to zrób. Tak jak możesz, nie? Poczekaj, mikrofon niepotrzebny. Dobra. Nie, ale jak bym to sobie rozpatrzył? No, zaczyna się. Barki pasiaste. No, zaczyna się. Coś się zaczyna działać. To na wyciągu od dołu może, na górę klaty, nie? To nie powinno go boleć. O, tu jest, gdzieś tak patrzyłem, gdzie ten napis jest, właśnie tu, to potem tu jakąś gadkę taką reklamową nakręcimy, żeby się cieszyli, nie? A kto ma mikrofon? On? Czy ty? Ja będę robił serię. Dobra. Thank you.
No już dobra pompa wjeżdża. No. Pakuje się? No ja za bardzo zmęczyłem się tam na tym wyciskaniu, nie dam rady, kurde. A kiedy się na ten triceps, na jakąś operację się już zapisałeś, nie, czy dopiero nie, działasz? Akurat wszystko jest na biegu, bo akurat zaczęliśmy pracę i nie bardzo będziemy no wiem, o co chodzi. I taka operacja też będzie kosztować, nie oszukujmy się, nie? Dlaczego? To ci bezpłatnie zrobią. Proszę? Bezpłatnie ci zrobią. Tak? Nie, myślę, że nie zrobią. Zrobią. Ale tutaj? Zrobią. Ale my nie jesteśmy, my działamy na działalności polskiej. Na polskiej działalności. Na czym? Na polskiej działalności. Aha. Chyba żebym coś przekombinował, nie? No. Wiesz, przekombinował. No, bo dużo lepsze wypłaty są. My mamy, mamy takie... No ja wiem, wiem. No bo jesteśmy na ile? 8%, tak? 8,5%. No, 8,5%. Kwartalnie, nie? No to inna historia. No inna historia, nie? Dlatego... No zawsze są plusy i minusy, nie? Ale na przykład ja bym mieszkałem w Belgii. Gadałem z kolegami, to chcieli mi zorganizować zrzutkę, nie? Ja powiedziałem, że to nie ma opcji, bo ja nie jestem jakimś inwalidą, czy dzieckiem chorym, czy coś, czy... Że zrzutki można to, wiesz, na dzieci chore, nie? I no, sobie sam poradzę. Sam sobie poradzę, nie? Ale nie polecam robić czegoś, co nie jest związane z kulturystyką, jakichś sportów. Bo poszedłem też na narty i wiązadła w kolanie zerwałem. Po prostu, jadąc na nartach. No ja bardzo dużo znam osób, chłopaków, którzy grali w piłkę, przestali grać. Kilka lat, zbudowali kilkanaście... I potem wypadli na boisko, nie? Mówię, że znam sytuację, gdzie chłopaki trenowali przez długi czas piłkę nożną, przestali trenować, na kilka lat zostali wyłączeni z treningu piłki nożnej, zbudowali kilkanaście kilogramów masy mięśniowej i przy pierwszej grze zerwali albo dwugłowy, albo wiązadło, albo jakieś skręcenie kolana, czy skręcenie kostki. Także... No to trzeba bardzo uważać. Tak, ale też wzmacnianie mięśni daje to, że mi na przykład lekarz powiedział, że jakbym nie miał tak czworogłowych nabudowanych, to w ogóle bym złamał nogę czy coś, w ogóle by była, nie by chodziło. Jeszcze gorzej by było, nie? Gorzej jeszcze. No ja też, ja nie mam w prawym kolanie wiązadę i tak naprawdę jedyne, co sprawia, że mam stabilizację i co sprawia, że się trzymają, to właśnie silne mięśnie. No. Ja mam ogólnie prawe kolano, mam po operacji, mam chondromalację rzepki, usuniętą łękotkę, brak wiązadeł, a mimo wszystko robię przysiady ciężkie. Ale to tak jak mówię, to trening. To jest bezmówek, nie? Jak ktoś mówi, że jest chory i nie zdąży śmiały, to sobie sam wybiera. No. Dokładnie. To ludzie naprawdę, bezmówki, rąki... Słabi szukają wymówek, silni szukają rozwiązań. Dobra. Jak to się mówi, dla chcącego nic trudnego, tak, nie? Tak. A tak to problemów jest milion zaraz. No tak, a jeszcze do tego dochodzi, że siłownia też pomaga mentalnie. No to chodzi, zupełnie inny charakter człowiek dostaje. Nie dość, że zmienia życie, bo te nawyki są zdrowe, człowiek się czuje lepiej, to jeszcze daje taką... jak już chodzisz, robisz tą formę latami i tak dalej, to masz taki mental w głowie, że chociażbyś jakieś przeciwności losu spotkał, to nic się nie złamie po prostu. Masz wyrobiony charakter już po prostu. Co robisz od dołu? Nie. Dawaj, to ja zrobię serię i ty zrobisz sobie. O, jeżeli chodzi o to ćwiczenie, bo są różne wersje wykonania. Ja na przykład robię inną. Ja robię w skłonie i tak, nie? Niektórzy robią tak, może coś o tym byście powiedzieli. Wszystko zależy od tego. To ćwiczenie symuluje w zasadzie rozpiętki. Butterfly, nie? Tak, butterfly, ale zależy od tego, którą część klatki chce się zaatakować, nie? Robiąc z góry do dołu, wiadomo, angażuję się całą klatkę, ale pracuję dół klatki piersiowej. Ale jak bardziej robię tak schylony, ale wyżej, czyli tak, też właściwie można. Robię skos w górę. Też można, ale będzie pracował środek klatki. Ja na przykład robię nie z góry, tylko robię na wysokości klatki piersiowej, dlatego że u mnie to wygląda tak tylko i wyłącznie dlatego, że
To jest jedyny sposób, jaki mogę robić przy zerwanej klatce. Aha, no bo w innych cię boli po prostu. Po prostu w innych pośrednictwach mnie boli. No. Ty już skończysz, tak? No, serię tą, jeszcze jedną serię nie zrobię. Czy mogę nawet tutaj, tak jak ty, nie? No to i tak będzie jak fly press, nie? Raczej ten, jak ten, butterfly, nie? 15. Bo tam potem taki jakby butterfly to jest tu obok, nie? Jeszcze. Widzę. Na tym się też nawet tam dobrze robi, muszę powiedzieć. Chociażbym wolał taki z oparciem o łokcie, bo mnie właśnie łokcie, tak? Przy wyciągnięcie ręki, to mnie łokcie boli. Ja nie lubię właśnie tego, bo zawsze mnie bolą łokcie. Przy takim z oparciem? Tak. A mi właśnie przy takim bolą. A z oparciem to mogę tam ładować, ile wyjdzie. Czyli ty robisz typowo na górę, tak, właśnie takiej pozycji. Cała klatka, nie? No. Czyli tak równomiernie. Tak. Górę bardziej od dołu w ogóle. No ale dobrze to wygląda. No i tak jak widać, nie robię dużo serii. W sumie samych serii roboczych na całą klatkę robię tylko 6. No 6, przepraszam, 7. To jest, wydawałoby się, że bardzo niedużo, ale wystarczająco w zupełności. Jak ładnie wychodzi tu na tym tle. Co? Jak ładnie na tym tle wychodzi. Tak? No, nie widzę. Bo tu ta ściana taka granatowa, a na zdjęciach jasne, nie? O, ale mi nabiło klatę, ja pierdolę, patrzcie. No. Czekaj. To są dobre lustra. Tam jest lepsze światło, ale jest też, chodź tam. Jaka różnica ręce, jak w zakręg. Nie mam ręki. Dobra. A co mamy na pytania się mówić? O, tu jest światło dobre. Czekaj. O kurwa. Ja muszę przerwę zrobić, bo będę mógł zrobić serię. Kurczę, łapią. To już jest tak łapka jak samego napinania. To przed zawodami, jak się pozowanie trenuje, nie? To potem tak łapią, kurczę, że makabra, nie? Masz ten mikrofon? Wiatr mi się przydał. Wiatr. Jeszcze bardziej szybki niż wczoraj. Co? Jeszcze bardziej szybki niż wczoraj. Co? To już Barki mi kurwa, łapy nie rosną kurwa bez tego, nie? Cokolwiek bym zrobił, nie? Tylko klatka najsłabsza, dosłownie. No tak, ja rozumiem.
Co teraz, barki już? Barki, tak. O. Przykoda to barków. O, o tym ćwiczeniu też coś możecie powiedzieć, bo dużo ludzi to najdziwniej robi, mówiąc krótko. No to ogólnie chodzi przy tym ćwiczeniu, żeby podnosić łokcie do góry i skupić się na płynnym ruchu. Wiadomo, jak już dochodzi ciężar, to są, nie ma takiego czegoś, że zrobisz poprawnie technicznie, ale przy tych seriach wstępnych po prostu technicznie to robimy, nie? Bo to wygląda tak, że nie dla każdego technika będzie taka sama. My na przykład na dużych ciężarach będziemy troszeczkę machać, ale to i tak będzie technicznie, bo mamy to czucie. To muscle mind connection. Osobom początkującym raczej polecałbym bardzo małe ciężary i wykonywanie super technicznie i powoli. My możemy sobie pozwolić na lekkie bujanie, ale te barki naprawdę pracują. Tak jak trzeba. I na siłowni prawie nikogo nie. Kurczę, że nie pomyślałem prędzej, żeby właśnie na tą 11. Kurczę, ja tak zawsze na 9 przychodziłem, nie? A to największy tłumie, do 9 to kurczę kolejki tu czekają. No, ja potem już leżą. Ale co trzeba powiedzieć, to w Polsce na przykład naprawdę, jeżeli chodzi o dziewczyny są naprawdę super wytrenowane. Porównując kobiety polskie do kolonerek, to naprawdę na polskich siłowniach są super dziewczyny wytrenowane. Porównując do kolonerek, to nie ma. Nie, tu tam raz na sto jakaś się trafi. Ja przyjdziemy później. Ja robię skutkowy, później cenię. Ale tak? Po tym mogę, po tym robię stakar. Druga seria już mi pieką barki. No wiesz, ty zjadłeś, nie? Ja tylko robiłem już na miejsce. Kurde, żeby ta ręka była, kurwa. Masakra. Co? Zrobię tą, zobaczymy. Bo tak to wszystko jest, tylko size'u brakuje i było git, nie? Myślę, że pani widzi nas, nie? Co? No. Widzę, że lustra wam się spodobały. Światło jest dobre. No, no. Spoko lustra. Dobra. Koniec pajacowania, rób serię. Trzeba zacząć trenować, nie? No. Dawaj, dawaj.
trzyma. O. Nie mogę nogi do góry podnieść, już jest dobrze. Czyli tył barków robicie z plecami po prostu? Ja tył, tak, tył barków z plecami, ja tak samo. A kaptury z czym? Też z plecami. Generalnie ja nie robię oddzielnie w ogóle, ale robię na przykład wysuwanie w opadzie, na chwytem, pracują i przy martwym ciągu pracują, także już specjalnie nie robię. Mhm. Aczkolwiek będę na pewno włączał, tylko później. Ja dopiero od miesiąca tak naprawdę dobrze trenuję. No, rozumiem. Jeszcze nie mam takiej objętości treningu. Jeszcze jedno na dwie suplice. Ok, ja już dycham. Ale jest to się. Czuję dobrze. Jeszcze chwila. No istotna rzecz, żeby pamiętać o nawodnieniu w trakcie treningu. Czyli cały czas wodę popijacie, tak, czy jakieś tam inne jeszcze specyfiki? BCA, czyli EAA, glutamina i w zależności, czy bierzemy insulinę, czy nie, to do tego dekstroza dochodzi. Trzeba pamiętać o tym, że gdy człowiekowi chce się pić, to już jest, to znaczy, że jest odwodniony, także nie dopuszcza się do tego, żeby się chciało pić, w szczególności zaś na treningu. Przyjmuje się, że w pierwszych 10 godzinach taki kulturysta, powiedzmy 100-kilogramowy, przy pierwszych 10 godzinach aktywności jakieś 5 litrów wody powinien wypić już. Tak około treningowo to tak 1,5-2 litry, to powinno być minimum. No ja robię sobie. Lub. Już tak barki pieką, że mi się tego nie chce robić. Trzymaj. No siły mam dokładnie na tyle, żeby unieść mikrofon do tej wysokości. No bo też są różne szkoły. Jedni wyżej podnoszą, drudzy niżej. Czy można też nawet, jak jest ciężar duży, to nawet taki ruch możemy robić. Jednak trzeba znaleźć ten złoty środek, żeby zastymulować ciężarem, pomiędzy znaleźć taką optymalną technikę, żeby był i ciężar, i odpowiedni zakres ruchu. Tak, i pamiętajmy, że każdy jest inaczej zbudowany i każdy ma inaczej przyczepy zrobione. Że może to wyglądać źle technicznie, ale głównie się skupiamy na czuciu mięśniowym. Jak czucie jest, to jest bardzo dobrze. Nie? No, jeżeli chodzi o technikę, tak jak wcześniej wspominałem, osoby początkujące nie powinny się sugerować osobami zaawansowanymi bądź średnio zaawansowanymi, dlatego że osoby zaawansowane, startujące w zawodach, w szczególności właśnie zawodnicy, oni mają już tak wypracowane czucie mięśniowe, mają lata doświadczenia i przy technice, która u osoby mniej zaawansowanej by się nie sprawdziła, doskonale się wytrenują. No dużo jest osób, że właśnie patrzy, jak ktoś zaawansowany robi, jak on to wyrobi, nie? Przecież w atlasie ćwiczeń jest inaczej. Tak, tylko że osoba zaawansowana ma... Ale nieraz się zdarzają takie przypadki, że... No zdarzają się. Że przychodzi osoba chuda i na przykład nam zwraca uwagę, że się... Że bujamy... Że bujamy handlami na przykład. No dobrze widać. Z tyłu... Też. No z tyłu bardzo dobrze. No. Ale to ja myślę, że później sobie popozujemy na salce, nie? No to mówię, obok jest taka sala, a tam nikogo nie ma, to tam sobie będzie można. Ja jeszcze nie mam pogód na pozowanie. Ja też nie mam, nie? Ty praktycznie w prepie. Nie, ja wiesz, ja w prepie ważyłem 8 kilo więcej, nie? Co za prep. Teraz to wyglądam jak, wiesz... Forma zmniejszy robić. No. Dobra, idziemy na przykład. Dobra, to wiesz co? Też nie będę robił ćwiczenia z tyłu, zobacz co. Też nie będę robił ćwiczenia z tyłu. Dobra, to robimy to samo w zasadzie. Wracamy do Smitha. Nie, ja tu sobie poradzę. O.
to ja może się zobaczyć, że za chwilę jest pobiega. Boże. Strasznie kurwa. Strasznie mnie na górę. Trzymaj tę bo ja jeszcze po tym na barki, jeszcze będę robił. No to ja tego nie robię, nie? Bo będę miał dysproporcje, nie? Bo koszulkę zostawiłeś, nie? U mnie jest tak, że jak za mocno będę barki trenował, to klata znika po prostu, nie? Czy wszystko w barki ci się ładuje? Tak, no. Czyli nawet czyli jeśli barki bardziej znaczy, się za tak ogólnie mam genetykę do łap. Trudno jest. Walczyłem, żeby klatkę zrobić taką, jak jest, nie? Ale to i tak jest teraz słaba, bo nie jem dużo kalorii. Jak jem bardzo dużo kalorii, to ta klatka jest większa. Zwłaszcza węglowodanów, jak dużo spożywam. Jak jestem na tak 800, 1000 gram węglowodanów dziennie, to jest ok. Bo to jest na przykład w moim przypadku ciężkie do przejedzenia po prostu. No, no to jest męczarnia już. Już męczarnia. Do żadnej. I każde takie przygotowania to jest męka, nie? Ale to każdy musi na sobie. To się jeśli ludziom wydaje, że potrafią dużo zjeść, nie, to niech właśnie zrobią trening na masę, nie? To jest makabra. Rozmawia z ludźmi, my z podwyższymi rozmawiamy na przykład. I dla nich to się wydaje, że dwa posiłki zjedzą, to jest bardzo dużo. Ja mam facetów podopiecznych, którzy ważą ponad 100 kg. Rozpisuję na redukcji 2700 kalorii. Mówię, że to jest za dużo. Ja mówię, że moja była dziewczyna jadła tyle na redukcji. Ja miałem taki okres w swoim życiu, że jadłem dziennie 12 dorobek ryżu i 2 kg mięsa. I wcale nie uważam, że to było jakoś bardzo dużo. Bo wiem, że jedzą dużo więcej. No, ale przy takim jedzeniu to trzeba właśnie dbać o układ trawienny, nie? No to jednak jest duża ilość. No, bardzo duża ilość. I o błonniku nie zapominaj. To raz można zjeść, drugi raz zjeść, a potem dzień po dniu to jest... Dużo właśnie błędów robią nawet ci zaawansowani, że ograniczają błonnik. Im więcej jedzą, nie? Ale to jest złe. Już wycisnąłeś? Zrobiłeś serię, tak? Wiecie, z błonnikiem sprawa wygląda tak, że przy bardzo dużej ilości jedzenia należy zwracać uwagę na to, żeby był ten błonnik, ale też nie przesadzać, bo błonnik może też spowodować, zamiast pobudzić perystaltykę, może ją zakorkować. Tak, można mieć zatwardzenie, ale te 30-40 gram błonnika dziennie jak najbardziej i dobrze, żeby to był z takich produktów właśnie jak warzywa. Warzywa, one pobudzają tą perystaltykę jelit. Warzywa, owoce. Na w okresie masowym, kiedy chce przejeść więcej kalorii, fajnie jest włączać właśnie owoce do diety. Z warzywami bym nie przesadzał, bo zwiększają bardzo mocną objętość posiłków, gdzie i tak już jest wysoka. I potem tego zjeść nie idzie, tak. Nie? Czyli teraz wyciskanie takie z przodu na takim niewielkim skosie. O, dobra pompa wjechała. Co ile z... Dychę. Dobra. A tu ten też dużym błędem jest wykonywanie zbyt dużej ilości powtórzeń w seriach rozrzewkowych. Dlatego, że te serie nie są seriami efektywnymi, one nie budują masy mięśniowej. Dlatego nie należy się przemęczać. Należy wykonać maksymalnie tyle, ile w seriach właściwych, a ja jestem za tym, żeby nawet mniej. Czyli jak mam założenie, że w serii właściwej robię 8 powtórzeń, w seriach rozrywkowych robię maksymalnie 8. To wystarczy, żeby rozrzucić w miesiąc. Ja mam znacznie inną zasadę, bo zaczynam serię rozrywkową od 15 powtórzeń, 12 i później przechodzę do serii właściwej, nie? Gdzie wykonuję później 10, 8 i na końcu na przykład 6 powtórzeń, jeśli dowalę sobie konkretnego ciężaru. Właśnie tu też jest, czyli żeby znaleźć złoty środek dla siebie, nie? Bo wychodzi, że dwie metody są dobre, bo barki macie równo, tak. Na że tak powiem, znaczy, rozbudowane. Ja to bazuję na metodach, dzisiaj większość kulturystów pro właśnie stosuje tego typu zasady, że po prostu uważają, że te serie, bo one nie są seriami efektywnymi, serie rozrywkowe służą tylko temu, żeby przygotować aparat ruchu, stawy do wysiłku, żeby do mięśni napłynęła krew,
i tak dalej. Dlatego no, nie ma sensu wykonywać zbyt dużej ilości powtórzeń, bo się przemęcza, a nie, nie są te serie efektywne. Nie dają tego i potem już rozwoju. Na te prawdziwe serie zamiast zrobić dokładnie. Powiedzmy 8 czy 6 razy się robi 2, bo już dokładnie. ATP już no, przepalone. To, dokładnie tak. Dobra, dyszkę do tego i to dla mnie seria właściwa. I co teraz te robocze, dwie? Tak, teraz już właściwa. Czyli stówką. Stówką. Ja też czuję dobrze. Panie Cię. Trzymaj mikrofon. Teraz to rzeczywiście do sutka musisz zastąpić. No, coś wypróbujemy. Padał radę. Dobra, bez jaj. Żeby ci to nie spadło, kurwa. Nie. Ja sobie jeszcze odpocznę, bo kurwa mam pompę taką, że nie ruszę. A ciebie triceps nie boli przy tym? Czy nie, 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 akurat nie, nie. Przy tym nie. Przy tym nie właśnie. To jest tak z tymi urazami, że to boli. No to jest tak z tymi urazami, że czasami... No przy jednym boli, nie? Wyglądałoby fizjologicznie, że powinno boleć, a nie boli. No. Tak jak ja mam z klatką, że przy niektórych ćwiczeniach, które teoretycznie nie są ciężkie, takich jak rozpiętki, naprawdę małym ciężarem i hantle, gdzie jest duża kontrola, po prostu nie mogę tych ćwiczeń wykonywać. Czyli mogę. W poziomie rozpiętki coś takiego cię boli? Nie mogę w ogóle. No aha, sobie już nie robię od 4 lat. Niektóre ćwiczenia to wykonam na tricepsie to nawet z dużymi ciężarami, nie? Ale... I nie odczuwasz. Nie odczuwam tego, nie? Na przykład. No przy tych rozpiętkach tam poczułeś od razu, tak, nie? Tak, no, nie mogę utrzymać po prostu załamanie ruchu miałem. Coś ci może tam nerw, kurczę, uciskało akurat w tej pozycji ręki, nie? Nie, mi się wydaje, że po prostu nie mam, bo tutaj mi jakby... Tutaj mam część zerwaną, naderwaną tu, nie? No, no, no. Idzie... Czyli ten przyśrodkowy... No. Na koniec możemy na pompkę zrobić to no. Ćwiczenie. Żeby się zapompować. Dobra, jest... ja i tak jestem. No. A ty ja wiesz. Pompy nigdy za dużo. Dawaj. No jeszcze chwila przerwy. Co, przypiekło? Ja już po drugiej serii tam, pierwszym naszeniu, kurwa, ja pompę też czuję, ale zrobić trzeba, nie? To jest dłuższą przerwę. No, chwilę przerwy tutaj. Czyli normalnie tam popołudniami ćwiczycie, nie? Rano praca i... To zależy, bo mamy system trzyzmianowy, także... Aha. Także to zależy od tego, jak pracujemy, nie? No, ale to czyli popołudniowe macie i ranne, nie? Nie, mamy tak, ranne, popołudniowe i nocki. O kurczę, nocki to makabra. No ja dzisiaj właśnie idę na nockę, nie? O kurczę. Ja mam problem z tymi nockami, ja ciężko mi się zregenerować, staram się wyspać i zachowuję tą higienę snu. Suplementuję się dość dobrze. Zawsze staram się unikać niebieskiego światła, na tą kumyśli i tak dalej, ale mimo wszystko ciężko mi się przestawić, żeby wyspać się po nocy. No. Tym bardziej, że w systemie trzyzmianowym w każdym tygodniu inaczej śpię, w innych godzinach, nie? Dlatego to ten najgorsze jest ta nieregularność. Wytrącony z równowagi. Tak, ta nieregularność jest najgorsza. No to jest jedyny minus tej pracy, nie? No ale co zrobić? Młode chłopaki jesteście, dacie radę. W dzisiejszych czasach to się zmieniło. Kiedyś facet jak miał 50 lat mówił, że jest młody. Dzisiaj chłopak ma 27-28, mówił, że jest stary. Ale tak to wygląda niestety, że no, społeczeństwo jest bardzo niewyściałe. Dzisiejsi ludzie już nie są tacy jak kiedyś. Też zależy, co jaki syf przeżył w życiu i też się może czuć stary, bo dużo przeżył po prostu, nie? No najlepsze zawsze lubię, jak 20-latki mówią, wiek to tylko liczba. Ja też mówię, kurczę, zobaczymy. Ja tam cały czas mówię, że jestem młody. Ja mam problem z tym, żeby właśnie zauważam pewne zmiany. Właśnie, że chłopaki po 20 kilka lat nawet mówią do mnie na pan, nie? I nawet tutaj w Holandii, gdzie są ludzie bardzo bezpośredni, byłem na siłowni, excuse me sir,
Tak bardzo oficjalnie do mnie mówili, nie? Ale to też dlatego, że jednak Polacy jednak są zdecydowanie lepiej zbudowani niż przeciętny Polak niż przeciętny Polak. Jak Polak wyjdzie na siłownię, to ja od razu tylko spojrzę, widać, że Polak przyszedł, nie? No. Bo to, że tak powiem, miejscowa nacja zupełnie inny typ budowy ma. W Belgii było tak właśnie, jak mieszkałem, że z Europy Wschodniej, bo tam akurat tam, gdzie ja chodziłem na siłownię, chodzili też Bułgarzy, chodzili Rosjanie. I tam ci z Europy Wschodniej właśnie najlepiej byli zbudowani. No, jak Rusek przyjdzie, czy jakiś tam Ukrainiec, tak, też od razu widać. Raczej to wyglądało. A wy, Niemiec jeszcze lepiej wygląda, nie, niż Holendrzy. Zdarzają się. Ale oni znowu zresztą był taki niemiecki kulturysta, Markus Ruhl, był taki freak, naprawdę był ogromny. No on tu niedaleko mieszka, nie wiem, czy wiecie o tym. O, to był. I mój kolega go zna. O. Treningi układa 200 euro za założenie treningu. Roman Fritz też bardzo fajnie wygląda. Roman Fritz. No też bardzo fajnie wygląda. Był znany kulturysta Rody Rockel, też dobrze wyglądał. Tomasz Schau też niedaleko tu mieszka, koło Bonn. Byłem na jego seminarium. To prosto już teraz Amerykaniec. No. USA teraz. Powiedz tak. No ja tyki ja tym też zrobię, nie? Bo mam barki, nie mogę ręki podnieść do góry. No. Ja po prostu patruję do mnie prowadzić samochodu, co nie wiem. To ja będę prowadził. To ja sobie będę jadł, co? To tam jest odbiorca, to prawda. Ja bym się rozbudować taki wolny. A w soboty pracujecie, czy macie wolne? Wolne. Weekendy mamy wolne. Jeżeli chcemy, to pracujemy. Ale no właśnie, te nocki najgorsze. To wszystko ma swoje plusy, minusy. Nocka bardzo szybko schodzi, jest bardzo mało pracy w nocy. Tak naprawdę nic nie robimy w nocy. Nie, no jak się człowiek tak już tam wdroży do tych godzin, to idzie wytrzymać, ale no jest to niszczące dla organizmu. No jest, niestety. Ja zawsze po nockach, to na siłowni cały tydzień, to tak miałem z 15% mniejszą siłę. Czyli głównie chodzi o spanie, nie? Żeby wejść w ten tryb snu tego pełnego, tak? Czyli dobrze mówię. Tak, bo na przykład Łukasz ma spore problemy z tym, nie? Ja ogólnie mam problemy z bezsennością już od wielu lat. Zmagałem się z chroniczną bezsennością, brałem leki nasenne, byłem uzależniony od leków nasennych. Mam teraz tak, że ja się każdej nocy minimalnie 8-10 razy się wybudzam. To jest normalnie. A po nockach to już jest w ogóle tragedia dla mnie. Miałem taki okres czasu, że przez 3 tygodnie ja nie spałem ani moment. Przez 3 tygodnie nie spałem. Po prostu wstawiłem leki nasenne. No, była tragedia. Ale to jest śmieszne. Budzi się, lunatykuje i je w trakcie tego. No, bo za mało węglowodanów, dlatego. No, to prawda, ja wstaję w nocy i naprawdę na nieświadomce jem. Zdarza mi się, że rano po prostu budzę się w okruszkach. No. Dobre. No, to prawda. Do mnie ostatnio, sorry, piwo ci wypiłem. Obudziłem się w kuchni, jedząc coś tam i popijając piwo. Przysięgam, obudziłem się w trakcie jedzenia czegoś, nie pamiętam, chyba jadłem wafle ryżowe i zapijałem piwem. Zacharego piwem. To ja robię. Ja byłem nieprzytomny, dosłownie. To czyli ty nie tyle, że nie śpisz, tylko lunatykujesz, a to jest coś innego. No nie, to już nie śpię też. No zdarza mi się, że lunatykuję. Po prostu to jest tak, jestem w takiej fazie, że to jest takie półczuwanie, nie jestem w pełni świadomy. Gdzieś tam się przebudzę, nie? No, 10% świadomości. No. Dobra, teraz robimy ćwiczenia w sumie niezałożone. Mieliśmy troszeczkę co innego robić, ale się dość mocno spompowaliśmy. Zrobimy takie ćwiczenie jedno, które angażuje i przedni, i środkowy akton barków. Izolowane i to w zasadzie na barki będzie tyle i przejdziemy do tricepsa. Czyli teraz tricepsy? Jeszcze jedno ćwiczenie na barki. Aha. To będzie izolowane ćwiczenie z bardzo małym ciężarem, nie wiem w zasadzie jakim. Zobaczymy jeszcze, zobaczę na ósemkach. To jest na dużym zakresie powtórzeń. Czyli teraz naprzód, czy... To,
To jest ćwiczenie, które angażuje i przedni, i środkowy akumulator. Aha, czyli takie to łączone, co pokazywałeś. Jeszcze jedna seria tego. Ale co? Ja robię to. Czekaj, ja nie wiem, ja tego nie robię. Nie byłeś tego nigdy? Nie. Do przodu? Ja robiłem ale ten. Do przodu, no. Za bok. W dół. No. Do góry. Do góry teraz? Do góry, no. Do przodu. Aha, czekaj. Tak. Tylko powoli, powoli. Opuszczanie w szczególności powoli. Nie. Patrz, nie. Patrz. Tak, tak, tak. Tak, tak, bardziej tak, tak. Rytmicznie, a nie okrągło, tak. Patrz, no rób ze mną, ja robię bez niczego. Góra, góra, no. Bok, no. Dół, góra, środek, dół, pompa. Kurwa, ja już mam bez tego. Ja wiem, ale dawaj, zrób chociaż 10. To kiedyś taki konkurs zrobiłem na kuliste barki, to właśnie to robili, nie, po 20 razy. Jak prowadziłem zajęcia z kickboxingu, tam jest na zupełnie innej zasadzie. Bo... generalnie trenując takie walki, wykonuje się tak ćwiczenia, żeby nie pompowały. A ja, żeby troszeczkę chłopaków, bo chłopaki co chodzili do mnie na kickboxing, oni też chodzili na siłownię, wiedziałem, że te barki się będą pompować, to robiliśmy same krążenia ramionami. O kurczę, to jest makabra. Tylko tyle, bez żadnego obciążenia, ale wystarczyło. I to było tak, 20 osób w kółku, każdy, raz, dwa, trzy, kolejny, raz, dwa, trzy. 20 razy 20, 400 razy. No to czuć było. 400 razy. Znaczy, że trzymasz kurwa, tak ręce. No, a to jeszcze wiesz. Przez parę minut przez. No. Wystarczy w domu firanę pozawieszać, no. To takie barki. Robiliśmy tak, że każdy trzymał ręce, kurwa, jak najwięcej się dało. I same łączenia ręki. No. Ja pamiętam mój pierwszy kontakt ze sterydami. Ja nie mogłem choinki ubrać. Tak mi się ręce spumpowały, że nie mogłem choinki ubrać. Pamiętam, pierwszy raz wbijałem jakieś sterydy i jeszcze kalorii, bo to były święta, zjadłem dużo kalorii. No, no. Musiałem ramiona do góry, jak chciałem bombki założyć, nie mogłem. Po prostu... Ja mam taką historię. Ja akurat zacząłem od prohormonów. Był taki Enderol. Dosyć mocny prohormon i bardzo mocny był i miałem na nim takie ciśnienie, że w zimie do pełnego śniegu bez koszulki wbijałem i było mi gorąco po prostu. I czułem taką moc, normalnie mnie to rozerwało po prostu. Fajne początki były, nie? Ale to prohormony w zasadzie to jest to samo co sterydy. Prohormony różniły się tym od sterydów, że one zamieniały się w sterydy dopiero po przejściu przez układ pokarmowy, przez wątrobę. No ale tak podobno naprawdę, trochę gorzej szkodzą, nie? No, bardziej szkodzą, bo to właśnie na jelita i na wątrobę i na żołądek. W większości są hepatotoksyczne, czyli właśnie są szkodliwe na wątrobę. Także lepiej tego nie używać. Lepiej jak nie używać. Nie myśli o żadnych startach, to w ogóle zapomnij. Generalnie ja wychodzę z założenia, że osoby, które trenują tylko i wyłącznie dla siebie, raczej nie jestem za tym, żeby zażywały sterydy. Jeżeli już, to osoby po 30 roku życia to po prostu na zasadzie hormonalnej terapii zastępczej, żeby wyrównać ten poziom testosteronu do naturalnego poziomu i to wszystko. No ja jestem za tym, żeby ogólnie brali faceci testosteron, bo robią się bardziej męscy po prostu, nie? Bo większość teraz jest właśnie społeczeństwo takich kurwa pedałków ciot. No ale ostatnio... Ostatnio właśnie z Łukaszem przeglądaliśmy, za co się ludzie zamieniają, jakieś kamienie czy coś, kurwa. Ludzie, którzy identyfikują się jako kamień, jako... Nie, to jest naprawdę porażka. Nie, tam jakieś rzeczy... Co mi się nie podoba, teraz w Holandii, mistrz Holandii to jest facet. No, to jest tragedia. Kiedyś w ogóle ludzie, kiedy nie mieli do tego takiego dużego dostępu do tej wiedzy, nie było to aż tak popularne. Teraz strasznie... No bo to jest promowane i ludzie myślą... Nawet dzieci są indoktrynowane w ten sposób.
Był facet w Stanach, który po prostu wbiegł do szkoły. Chciał zapobiec temu, bo były zajęcia z drag queen. To wyglądało tak, że męscy stripteaserzy przebrani za kobiety tańczyli w bardzo wyzywający sposób przy dzieciach. To było obrzydliwe. I on powiedział, że on... facet został aresztowany za to, bo powiedział, że on nie chce, żeby jego dzieci w tym uczestniczyły. To jest chore. No, chore. No, tyzeps, nie? No. Co robisz na tym? Ja to praktycznie same linki robię. Ja mogę linki zacząć i później... Ja robię linkę z dołu. No. Drążę z góry, później jedno nie drążę. Dla mnie najlepszy zapis. No, ale możemy jakieś wyciskania zrobić, nie? Wąsko albo pompki na tych. Ja nie mogę. Ja pompę na poręcz, jak zrobię na tricepsa. Ja mogę... Z zerwami palce mogę robić na kapę, robię na tricepsa. Aha, no ja mogę robić przy zerwanym tricepsie tamto, nie? Tamto to będę musiał uważać na, wiesz, mały ciężar i... No ale zrobimy, nie? Zobaczymy, nie? Czyli tricep za głowy na wyciągu robicie? Zobaczymy, czy ja dam radę na tym, nie? No ale teraz też, że młodzież badano, naukowcy i stwierdzili, że mają około 30% mniejszy testosteron niż 30 lat temu dzieciaki możliwe, miały. Możliwe. Nie wiadomo dlaczego, czy odżywianie, czy po prostu znaczy, nie wiem, odżywianie brak ruchu w ogóle. Hemowany jest. Komputery, mocno smartfony. I też czynniki, myślę, że tutaj chodzi o to, że te dzieci siedzą w domach i grają w gry komputerowe. I siedzą na telefonach. A kiedyś od rana do nocy tak latał po podwórku. No mama, rodzice nas nie mogli z podwórka zabrać po prostu. No. Kiedyś za karę, to matka moja mówiła przychodź do domu, teraz za karę wyjdź z domu. No. To się zmienia. Dom wariatów, nie? No wiem sam, bo mam dzieci, no jednak moi synowie tak samo siedzą w tych. Tablet, człowiek z roweru kiedyś nie wchodził, miał 8 lat, to jak rano Osobnie. Wyjechałem, to kurczę, do 20, nie? Potem był opiew, przy lekcji niezrobionych, nie? Czuję. Tak? Boli. No to nie rób dużym, może. Mniejszy ciężarem. Ja tego ćwiczenia też za bardzo nie lubię, bo mnie bark właśnie boli przy tym. A ja powiem tak, dla mnie ten zestaw, który dzisiaj robię, najlepszy, bo ja mam ogólnie problemy z ruchami. Ja robiłem tricepsa za bardzo dużymi ciężarami. I w tym momencie, znaczy nie w tym momencie, bo teraz to już zaleczyłem, ale miałem łokieć tenisisty i łokieć golfisty w obydwu ramionach. No ja też to przerabiałem wszystko. I jednocześnie. I po prostu musiałem zredukować ciężary. A miałeś tego kontuzję mięśnia łokciowego? Miałem. Ja no, miałem. Fajne, nie? Ja miałem wszystkie kontuzje możliwe. Kręcę, jak to boli. No, ja miałem w zasadzie wszystkie możliwe kontuzje. I tak jak u osób początkujących nie jestem zwolennikiem maszyn, tak u osób zaawansowanych, na maszynach naprawdę można fajny trening zrobić. Tak, w szczególności na linkach, bo no, jest duża kontrola, nie ma tego, nie ma możliwości, że coś wypadnie i tak dalej. I no ja czuję i widzę, że po prostu ten triceps rośnie i jest symulacja odpowiednia, nie? No, trzeba dobrze dobrać zestaw ćwiczeń. Ja to mówię po takim zaawansowaniu, to mówię, jak to mówią koledzy, to szczotką kurczę zrobisz triceps i to się napakuje, nie? Po prostu trzeba zestaw dobrać tak, żeby wszystkie trzy głowy tricepsa zaangażować, nie? Mózgiem tam przełączy tak te mięśnie, tak. Że się pakują. No właśnie, to muscle mind connection, bo to jest, ludzie myślą, że to jest dźwiganie ciężarów. No. Że to jest przenoszenie ciężaru z punktu A do punktu B, a chodzi o to, żeby zaangażować jak najwięcej włókien mięśniowych, to jest praca mózgu, układu nerwowego. Tam w tym kąciku, tam co wchodziliście, tam są ciekawe maszyny komputerowe. To tam jest osobny trening. Tak. Na przykład się układa. A robiłeś kiedyś? Ja nie robiłem. No, jeden i dwa na przykład na dół, tak? Czy zrobisz tam na przykład, co ustawiasz ekscentryczny. Taki trening taki, nie? Że ci narzuca. Ale ekscentryczny trening jest tam bardzo ciekawy, bo wyciskasz na przykład 100, a opuszczasz 200 kilo, nie? Aha. Bo tam automatycznie się przełącza. No kurczę, jest taki szok. Nie wiem, można by spróbować kiedyś. No cię spytamy, czy może was puszczą na jedną maszynę. Nie, no. Aha, no. Zwiększałeś coś? No, dwie sztabki. Trochę z napisem zrobię, że się cieszy.
Wiadomo, o co chodzi. No. Biznes to biznes. A takich jak was, to tu nie ma. To nawet mało. Ale widziałem, w naszym mieście widziałem gościa, który nie wiem, że był bardzo mocno zbudowany, miał 1,95 m i naprawdę był kawał popa i dobrze docięty widać było. Był... Holender? Holender. No to ja wiem, który. No to jest ten gigant, on się jakoś tam nazywa. Był w spodenkach, takich, że tu był sztywny materiał, a tu było obcisłe i widać było żyły i prążki na ogóle. Naprawdę był dobrze zbudowany. No taki jeden jest, on chyba 160 kg czy 170 waży. No ja będziemy mieli wiersz. Będziemy jeden tydzień mamy na tym, że mu zabrał. Tak? Jak będziecie mieli kiedyś czas, możemy do tej babci podjechać. Wiecie kogo? Cywilni. Ja mam obiecany trening tam za darmo, pleców. No możemy podjechać, nie? Można. Na co Winklera prowadziła? Tak, to personalnie zapoczę. Tam ćwiczy ten Robert Zielonka. On był w 2015 mistrzem Polski. Przyjechał tak do Polski, chciał, zdobył mistrza Polski i wrócił dalej. Ja ci wziąłem na ten zmiałeś. Tak, wziąłem na ten zmiałeś. No. A siłownia jak się wam podoba? Fajna. Nie jest fajna, chociaż... Dobry klima jest, nie? Chłodno, przyjemnie. Jest okej, chociaż się zauważyłem, że tutaj w Holandii nawet jest za... Tu jest okej, ale ja chodzę do Beskida, natomiast aż za zimno, nie? Osoby, które już mają taki staż... No, to się można przeziębić tam. No i stawy też to też jest ważne, żeby właśnie ta klima nie była za zimno, nie? No to chodzi. Właśnie w Basic Fit jest za zimno i można się łatwo przeziębić. Nie mieć albo kontuzję. Ja się tak załatwiłem w tym Big Gym w Tilburgu. Kurczę, no i co by mogło być? Mogłoby być troszeczkę więcej obciążenia, bo nie ma dużo. Handle są chyba do 50 kg maksymalnie. No to 50 kg. Też nie ma dużo obciążenia. W Polsce jednak troszkę lepiej to wygląda. Ale zależy też. Ja to lubię najbardziej, takie starego typu siłownie mordownie, takie jak w latach 90-tych, 80-tych. No, dużo klamotów, brzęczy, tak, to wszystko to na stangach, nie? Muzyka to właśnie klamoty brzęczące. No. Rzucanie ciężarem, a nie tam... Ale tu ogólnie handle. Jest dobrze, bo mówię, byłem na kilku innych i... Tu też są te baziki, to takie no, baziki. To słabo. Dużo ludzi, do ławki, kurczę, kolejka, do wszystkiego. No tak, ale kolejka. My ze względu właśnie na tą pracę... Wybraliśmy Basica, bo tam 24, no, bo on jest 24, nie? No. I różnie nam się chce, czy przed pracą, czy po pracy. Bo w ja na przykład mam drugie zmiany, to wolę się wyspać i pójść na trening wieczorem po prostu, nie? No, pracy. Naładowany energią i na nocki to przed pracą, jak mam na rano, to po pracy. Tak, żeby maksymalny... Żebym po prostu na maksymalnych obrotach wjechał na tą siłownię, a nie wypompowany, nie? To bardziej Amsterdam, Rotterdam to są takie siłownie niektóre, że kurczę się wchodzi, to normalnie się potykasz o wszystko, nie? Tyle ciężarów. Tu są takie bardziej łagodne, a w Niemczech tu obok to jest tragedia, nie? Są tak beznadziejne, że aż mi się wierzyć nie chce. Zawsze uważam, że Niemcy mają super siłownie. Lipa totalna. Niemcy nie tutaj chodzą. Ja byłem, ja tu wszystkie obleciałem wokoło. Tragedia. W Duisburgu jeszcze cię, kurczę, z nożem gonią na siłowni, nie? Bo dużo jest Arabów i wiecznie jakieś awantury są. To na prosty będziesz robił, nie na ten... Ach, dobra. To mniej będę czuł. To na tym zrobię, spokojnie. No to jest fajnie, taki lekko zakrzywiony też. Ale on się nie chce, nie? O, ten czarny jest dobry tam. No. Się na tym dobrze robi. Także mówię, tu połowa ćwiczących to są Niemcy, nie? No, ale daleko, nie? No, to jest ile? 4 kilometry do granicy, nie? No. Tylko mogę mówić, tutaj można pojechać, jak się ma kasa. No. No, 2 godziny jesteś kurwa w chodze, nie? No.
Ale Belgia jeszcze mniejsza. Ja tam właśnie często do Belgii jeżdżę. Na 3 lata, 6 miesięcy będzie musiał. Czas sprawdzi i przejechane, nie? Może pojedziemy jakiś basen. Teraz, dzisiaj. Gdzie? Na basen. Można, czego nie. Jestem za. Chyba, której nie to 13. No, że 14 może skończymy. Możemy skoczyć? No. No nie, ja nie robiłem jeszcze. Teraz ty pierwszy, bo ja zrobię jedną serię więcej na tamę. Zrób sobie pod siebie, nie? Tak, jakby ci podobne. O, nie fajnie. Co widzisz? Jak nie trzymać go? No to widać u nas, nie? No, to długa głowa poszła. Jak najszybciej to zrobić, bo to jest, kurczę, no. Jak to się potem tam osiądzie za bardzo, to będzie ciężko. No. Za lekkie, nie? Całe obciążenie jest za lekkie. No, to lekkie jest, nie? Ja akurat tricepsy bardzo mocne mam, nie? No, no. A teraz to tragedia jest, nie? Nie no, bo jedna silniejsza, druga słabsza, no. Nie? Bo nie ma co teraz wariować. Ja jestem praworęczny, nie? To lipa jest, nie? No, no, no. Ja tu fajne zawody robiłem Mr. Biceps. Było uginanie na biceps 40 na ilość razy, aha, potem prezentacja bicepsu i na końcu mierzenie. I z tego punkty się sumowało, kto miał najwięcej wygrywał, nie? I przyjechał kolega z Polski, tu rozniósł wszystko, kurczę, Holendrzy, jak go zobaczyli, to zaraz torby wzięli i poszli do domu, nie? Ja mam takiego chłopaka, który waży 72 kilo. On był mistrzem Polski w siłowaniu się na rękę. 72 kilo wagi. Bicepsa 50, miał hantle 120 kg, przedramię robił 120 kg. No, 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 no. Przedramię nie ma więcej niż w bicepsie. I byliśmy gdzieś na, jeździliśmy w imprezach, kiedyś objechaliśmy kilkanaście miast wniosek. Tylko nie żałem się siłowo na rękę, bo pieniądze się zakładaliśmy. Chłopak 72 kg, wszystkich chłop. Nie no, oni tam mają specyficzny trening. Larry Wills. Larry Wills stał i taki... W okularkach. W okularkach ziomek, kurwa taki, kudy. Taki. Taki. A, to ten Rusek taki. Z nim się siłował i no. Się śmiał z niego, nawijał się. No i rozjebał się. Ale ja się już za siłowanie na rękę nie biorę, bo ja też, od razu kurde. Ja mam zerwanego bicepsa. No, no od razu idą, kurczę, bicepsy i tu przedramienie. No. Ja się parę razy dałem nabrać. 3-4 razy. No, ja mam tak, że... Jestem praworęczny, no. Ale jeśli chodzi o biceps, to lewą ręką mam ten. Lepiej. Ja lepiej się nie siłuję. I 2-3 razy przegrałem dużo, nie? Ja no. Koleś się umieli siłować, a ja wiesz, nie techniki nie znam i nie położyli po prostu technicznie. No to kurwa, to jest normalne. Ja pamiętam, pojechaliśmy kiedyś na... ja byłem kibicem kiedyś, głupie czasy. Miałem wtedy, nie wiem, że 22 lata. No też byłem dobrze zbudowany, silny. A to wolę, żeby to nie musieli tego. Ja mówię to. I był gość nad Hańcią, nad jeziorem, nie? Grubasek taki. Nie było widać po nim życzy, bo tak otyły, że nie było powodu dać ćwiczy. Okazało się, że gość był mistrzem Europy, siłowaniu się na rękę. Dwóm chłopakom ręce złamał. Byliśmy pijani. On był niewysoki, on był mojego wzrostu, a chłopaki tam mieli po 2 metry, był taki gość miał krzywe niedźwiedź. To mówią takiego grubasa załatwimy, nie? Gość ważył 180 kg, 55 łapie. Chłopak rękę mu złamał tamten. No. Bo tak się złożył, wszyscy pijani, my byliśmy najebani w kibice, nie? A ten nas kurwa tak kładł, on był jeszcze Białorusinem, on miał polskie obywatelstwo, ale urodził się w Białorusi, 17 lat w Polsce mieszkał i wszystkich rozwali. Dwóm ręce złamał. Ja miałem tak właśnie podejść. Jak wiesz, jak przegrałem, nie? To szły takie teksty, że pewnie bym w pizdę dostał, nie? Ja powiedziałem im, że siłowanie na rękę to nie jest jak bicie, nie? Bo to całkiem innego, nie? Ale śmiesznie, bo jak się stoi na bramkach, to no my staliśmy na bramkach obydwoje, to takie sytuacje są, nie? Ja mam 14 lat. No. Już nigdy więcej. No.
Ziomuś zaraz cię zje z wzrokiem tutaj, nie? Ten z siłowni. Coś nacisnąłem, wyłączyłem? Czy działa? Działa, działa. Działa. Zakochany. Może gej. Dawaj, ćwicz. A już. Pojedę sobie kurs górę, będę robić? No. To spoko, no fajnie wchodzi. Ja może nie czuję, wiesz, przy pompkach, przy wyciskaniu nawet nie czuję, nie, tego, nie. A ja wyciskania nie mogę robić. No, a ja mogę, nie. Pompki, ja polecam też nie. Chyba, żebym, jakbym dowalił, tak wiesz, powyżej 140 kg, to już wtedy czuję ten triceps, nie? O jest. Dobra pompa. Bierze dobra pompa. Fajnie będziesz opracować. Trening dobrze. Może na basen ten skoczyłem. Ostatnie ćwiczenie. Jeszcze brzuch zrobię delikatnie, ale na sam. No to ostatnie ćwiczenie na tricepsa, tutaj Łukasz mówi, nie ma mikrofonu, to ja powiem na... Ale co, brzuch jeszcze, tak? Ja jeszcze zrobię. Dobrze. Dobra. Dobra. Nie wiem, zobaczę, czy to będę mógł. No to możesz poczuć tu przy tym. Tutaj mogę właśnie poczuć to, nie? Bardzo niedługo. Ja to zobaczę, czy w ogóle ruszy, nie? To jest mały. Nie. Boli, nie? Nie zrobię ruchu. To nie ma co robić, bo to szkoda to się psuć. Ja chuj, tak, nie patrzycie na to. Nie, to za bardzo to jednak tam na tą głowę długą działa. Nie dam rady. Nie, jak już mam to, no. Bo nie mogę ruszyć, bo to tutaj czuję, to co mu zerwano. To nie rób, bo sobie dorwiesz jeszcze bardziej. Chyba, że górę po prostu sobie zrobisz. To też czuję, ale nie tak. Bo przy tym ruchu nie mogę wyprostować. No. Nie mogę wano. Przejebane. Przejebane. No to bardziej przy środkowym robisz, żeby tą długą nie ruszać, nie? To się łokieć wykrzywia wtedy. Nie trzeba uważać. Nie, że trzeba jakieś przy zrobić. No. Kurwa, będę miał po karierze. Tak? Po startek będę miał w ogóle, nie? A jeszcze można do 45 roku startować. Najlepsza forma się robi wtedy. Dobra. Jak teraz przewidujesz Burnejkę, jak tam wystąpi? Nie wiem, mi się w ogóle Burnejka, sylwetka Burnejki nie podoba. Dla mnie to jest betoniara po prostu. Nie ma, tam nie ma estetyki w ogóle, przerośnięte te łapy są i nie podoba mi się. A on do tego jeszcze jak zrobi rzeźbę, to już w ogóle wygląda taki jakiś w ogóle mały, nie? Nieforemny. Dziwnie, Samson na przykład teraz mi się podoba, forma Samsona. On dobra. Lepiej wygląda na masie niż jak się wyrzeźbi. Samson jest wielki i może wygrać tą Olimpię teraz. A kto wygrał w zeszłym roku? W zeszłym roku wygrał... Hadi? Czy pan? Nie, Hadi nie wygrał. Wygrał... Ja nawet nie wiem. Kurwa, nie pamiętam, stary, szczerze. Nie, Hadi, co pan nie pamiętam? Nie. Ja nie wiem, kto wygrał. Kto wygrał Olimpię? No Hadi chyba. Hadi. No. Ja mi się wydaje. No. A Rami był czwarty, ledwo, nie? Ale Rami już prawie. Nie, on już tam, te same guzy mu jakieś powyłaziły, tam widać, że tam jakieś manipulacje to robi. Co mówię tutaj w Polsce, nie będziemy nazwiskami mówić, ale to widać, że ładują chłopaki. No mi kolega mówił, człowieku, teraz kulturystów byś nie poznał, mówi, wszyscy na oleju. Ja mówię, co?
Ja mówię, tragedia, nie? Jak jest miernie bity troszkę, to to fajnie wygląda, bo tego nie widać. To jest tak samo jak z medycyną estetyczną kobiety. Kiedy kobieta na przykład ma coś zrobione, ale tak, żeby nie było tego widać, to wygląda fajnie. No to powiedzmy, że natura no, czegoś wydała. Takie zrobi, to... Ale jak mówię, ja mówię na przykład o ustach. Kiedy kobieta ma bardzo wąskie usta, naturalnie, strzyknie sobie jakiś wypełniacz, ma te usta, po prostu wyglądają naturalnie, jest fajnie, nie? No jak ktoś ma takie... Ale jak zrobię pontony takie, jak kaczka... Jak ktoś ma takie łapy, kurwa, jak te, jak z tych filmików o Syntolu, że idzie nawet, mu się nic nie zmienia, nie? Wyprostowane ma napięte, nie? I nogi obkute, kurwa, ten boczny, kurwa, akton, kurwa, to... I to jest, to od razu widać... Na przykład Strugik ma ładnie, ten... Strugik ma ładnie to zrobione, nie widać aż tak tego... Ładnie wygląda. Ale widać, bo poprzednio inaczej wyglądał, tak, ale, nagle taki tak, skok, że... Tak, ale nie widać tego jak u innych po prostu. U innych się rzuca po prostu w oczy i naprawdę to chujowo wygląda. Dla mnie ten facet to naprawdę mega wygląda. Gość już nie trenuje tak jak kiedyś, jak wyczynowiec typowy. Jest trenerem, biznesmenem, influencerem, ale naprawdę cały czas fajną formę trzyma, nie? Bardzo fajnie wygląda. Tak bym chciał wyglądać na emeryturze kulturystycznej. Widzisz? No. Jeszcze jedna, ja robię lachę jeszcze. No ten taki, kurczę, wyszło mi z głowy, jak mi się nazywał. Sobie te łapy takie zrobił wielkie. Kurczę, Nowakowski. Nie. Polak. Łukasz, No. Ja go pamiętam ze startu, wiesz, z Sopotu, nie? A no, teraz ja patrzę, kurczę, takie to... Uda mu obkutę tutaj, ten bok, i te właśnie o nim mówiłem. Ej, on ma barki fajne, duże bardzo, a teraz te barki znikają w łapach, tak? No i mówię, ręka prosta, krzywa to samo, nie? No, tak. Nie wiadomo, czy napięty non-stop, czy co. No, tak to wygląda, nie? Na Eurusku przecież tych było, co sobie te bicepsy robili i teraz mają amputację, kurczę, rąk albo tam tylko, wycinanie mięśni. Oni tam do olei normalnie wciskają, nie? Nie ma nic z syntolem. Podobno ten Kujawski, nie ma. Kujawski no, podobno stosowali no, nawet. No nie ma z syntolem nic ten. Jest jeszcze metoda inna. Jest teraz taki nowy środek Mediform. To jest kolagen z tym, z... kwasem granowym. I też stosują to jako wypełnienie braków przed zawodami. I na przykład ten, jak się... Co? I tak. I ten. Stosował to ten, co się powiesił, zabił. Ten Anglik, ten. Taki no. Wielki. I reklamował tego właśnie Mediforma. I to jest lepsze, bo... nie niszczy ci struktury mięśni, się wchłania. Się czasie, czyli to jakiś czas się trzyma, tak, potem tak, schodzi. To jak usta dziewczyny sobie robią. No ale ogólnie no to ze sportem to już... Znaczy no kulturystyka tak wygląda na wyższym poziomie. Po prostu sobie poprawiają, bo bardziej ten mięsień jest pełny i no, pękaty. No. Ale niektórzy są, też nie będę mówił nazwiskami, tak pojebani, że... Mają stany zapalne już ręka, kurwa, do amputacji i nadal wbijają, nie, ten olej, nie? I się nie przyjmują. Nie przyjmują się. A to widać po sylwetkach od razu. No mówię, te wszystkie bicepsy 60, no to nie ma cudów, żeby to ćwiczeniami zrobić, ani tam czymkolwiek. Zdarzają się takie sobie, ale to jest jedna na milion. No. No to nie jest, wiesz, ja wolę pełne zachy robić. Ja mam, nie działa. Czy to działa, tylko że wiesz, no dużo mocniej to stymulujesz, jak zrobisz w pełnym zakresie, nie? Ja mam cały czas na napięciu. Ja też. Ja nie mam przez sekundy, nie mam rozpiętego. Wiesz, abyś MMA trenował parę lat, to brzuch masz taki mocny, że będzie ciężko się zastymulować. MMA strasznie. Ja planka robiłem. Ja robiłem planka i mi się dało dwóch chłopaków po 120 kg na kark. I nie czułem tego głowy, nie? A to jest też trening MMA, nie? Co? Ja bym chciał robić planka, ale nie mogę się położyć przez tą tricep, stary, nie na tym. Nie utrzymam się, nie? Czy czuję jak inwalida teraz, nie? No.
Czyli ogólnie tak robicie gdzieś 4 treningi, 5 w tygodniu, nie? Tak, tak, tak. No ja robię, znaczy mi wychodzi tak, że się stosuję do planu, to mamy, wychodzi, że partię 2 razy robię w tygodniu praktycznie, bo to rotacyjnie. No. Trzymaj. Gdzie już głowę kręci? Ja jestem na niskich kaloriach, nie? Ja jestem na niskich kaloriach. Ja do posiłku jem tylko 40 gramów węglowodanów. Około treningowe mam więcej, ale na co dzień to ja mam bardzo nisko. Białko mam wysoko, mam 300 gramów dziennie białka, ale węglowodany mam bardzo nisko. A jestem na diecie, jedz co chcesz. Zaraz jedz co chcesz. No ja się staram najwięcej upchać tych okołotreningowych posiłkach węglowodanów. Tak jest, że przed treningiem miałem 80, po treningu 120 gram węglowodanów. A pozostałe posiłki to 37,5-40 gram węglowodanów, także bardzo mizernie. Tu jest prysznic, można prysznic jeszcze, nie? No jest. Widziałem jakieś żetony były. Żetony. Nie, no tam się bierze przy tym. W takim kubeczku się bierze i tyle, się nie płaci. Spoko. Bo kiedyś tam było to płatne, a potem zmienili. Aha. Tam jak była ta pandemia, to przecież tu co chwilę zamykali siłownie, kurczę. Ty długo tutaj jesteś już? Tutaj 5 lat ćwiczę. No to trochę jest. Ta siłownia była większa, to było jeszcze dalej, było to jak ten kształt budynku, nie? A tu zrobili teraz fizjoterapię, bo za mało klientów jest, muszą zarabiać na czymś, nie? Jest tutaj gdzieś pobliżu jakiś akwen? Co? Jakiś akwen w pobliżu Romont albo Węgło, tutaj jeziorko czy coś takiego, jest tutaj gdzieś w pobliżu? Helmont jest, fajne jezioro. No teraz byśmy pojechali. No. Daleko to jest od Romont? 30 km stąd. Stąd? A z Romont? Do co? A z Romont? No to tam będziesz miał trochę dalej. No to też jest dobra. 40. A jest, naprawdę jest fajne jezioro. Można przyjechać. Wam namiary dam na mapie i no, naprawdę super za darmo, nie ma problemu. Ładna plaża, piaszczysta, nie? Fajnie. Ja muszę zrobić mylkę, ja muszę być godzinę przed tym patrzeniem. No to spokojnie. Ja to nie myślę tam siedzieć nie wiadomo ile, tam 2-3 godzinki. Bo tu na przykład ta siłownia ma też basen swój, nie? Obok. No to wszystko płatne i ja tam baseny... To... Nie, pogodę. Tam ten chlor widzę, tam te sikanie, to mi się odechciewa od razu. Ile zrobiłeś już? Czy serię? Czy... Trzy, ale zrobię tu dalej, bo ja już zrobiłem. To za mało. U mnie już jest koniec. No to ten trening to chłopaki zapamiętają, jak to obejrzą. Nie wiem. No ja wiem. No to mówię, no, zresztą no, widzisz to. No. Zobaczymy, jak materiał w ogóle wyjdzie. No. Ja no głównie z komóry wezmę, bo lepiej nagrywa niż tak? Kamera nieruchoma, nie? I tu mówię z tym mikrofonem, że mogłem powiedzieć, że trochę ściszyli tę muzykę, ale... Tak, jeszcze bozowanie możemy zrobić, nie chcesz. To tam jest fajne lustra tam są. Jak chcesz to sobie pozy, takie 2-3 minuty tam do pozy. Jakieś tam pozy, takie 2-3 fajne na okładkę, nie? A nie, to jakaś dziewczyna siedzi, to nie będziemy jej płoczyć. No to tutaj zrobimy wioskę po prostu. To my sobie pozowaliśmy to. No jak chcesz to pozy, nie? Ja to chcę jechać. Dobra. Ja to chciałbym, żebyś mi zdjęcie zrobił, jak plecy mi wyglądają, to wszystko. Żebyś mógł się wyprawić. Dobra, to napnij teraz. Okej. Okay.
Tylko zobacz. Czekaj, bo teraz kurczę film. To zrobię ci aparatem. No. Tylko właśnie chcę się dobrze światło. No uwaga. To też trzeba w świetle się dobrze wziąć. Dobrze. Ale chuj, muszę pozabawiać. No dobra, ja tylko chciałem zobaczyć. To pogodowo. Ja też nie mam tam... Ja mam pogodowo, ale to będzie tak. Ale też trzyma w 18. No. No to co, w sumie tyle, trening skończony. Czyli co, po treningu wiecie teraz co robić. Tak, dziękujemy za zaproszenie, dziękujemy no. O, tu staniecie tak bliżej, jeszcze zrobię z tym Rodanem zdjęcie. Nie, tu. Tu będzie dobrze. O, dobra, czekaj. Okej, okay, i teraz się napinamy elegancko, tak dyskretnie. Tam pumbachajcie. To był test, kto pomachał na paradę miłości. Pomachałem.